Słoneczny zostawiłam na górze. No to witamy w Skorzyncinie. A, ja okulary słoneczne też mam w tej białej tarwie. Na samym końcu plaży. Nasze kobiety rozważają właśnie, gdzie mają okulary od słońca. Ale wywiad jakiś może... Już o kosmetykach nie wspomnę. To ma klucz od pokoju. A tam jest woda. Tak, lepiej o kosmetykach nie będę wspominał. Idę szukać. Te nasze dzieci niegrzeczne również tu dotarły. Jakoś sobie to załatwię. Jaki znowu nakaz? A co się ma w takiej sytuacji? Nie wiem. Gdzie ty idziesz po korku? Po okulary słoneczne. A, no to cześć. Czekamy w jeziorze. Nasz najmłodszy towarzysz wyprawy właśnie docenił piękne okolice. Wypił drinkę i poszedł spać. Wypił drina i poszedł spać. I bardzo dobrze, bo przynajmniej nie krzyczy. Wcześniej krzyczał, że chce iść spać i nikt nie chciał go słuchać. Bardzo dobrze wygląda na słońcu. O, powiedziałbym ci pomachaj, ale pewnie nie ma szans. Franek, to chociaż ty pomachaj. A właśnie, klasycznie. A ty wiesz, ile taki kamper kosztuje? To są po prostu absurdalne pieniądze, słuchaj. Tak rocznikowo? Tak, już pokażę, o czym rozmowa. Jak dokładnie. Zabudowana, uważaj, bo samochody jadą. Trudno, jestem na chodniku. Wspólny pas. A tam. Wspólny, niespólny, ja tu jestem górą. Znaczy ten nadmierny ruch kołowy tutaj to nie jest takie fajne, szczerze mówiąc. No ale to jest, wiesz, tylko dojazd tak naprawdę do... No i powracają utrudzeni ze spaceru po plaży. Weronika! Pomachaj! Super! Co ty tam masz, panie? Tu Franciszek. Kotlet piaskowy, tak? Też lubiłem mokry piasek w jego wieku. Nie da się ukryć. No i wieczorek nad jeziorkiem. Może też jeszcze nie zachód słońca, bo słońce wysoko, chociaż są chmury, ale ktoś tam sobie płynie elegancko. Rybki łowi, na jeziorze pełna flauta. Cisza, spokój, zewsząd zapach grilla. Aż w nadmiarze. Nawet z piętro niżej jest rozwiązanie konkurencyjne. To jest nasz model, tylko z nalepką na nodze. Przyjechałeś po mnie, jechaliśmy fiestę obejrzeć. No, on jest właścicielem jakiegoś warsztatu samochodowego. Dzień drugi. Pogoda weekendowa. Jak to w Polsce? Szaro, zimno. Chociaż nuda. Trochę cieplej niż rano. Nic się nuda. Nie. Albo wszyscy wyjechali, albo jeszcze nie wstali. Bo po prostu prawie żywego ducha nie widać, a wczoraj ta wspaniała miejscowość tętniła pełnią życia. Że przy jakiejś okazji postaram się nakręcić okolice tak zwanego miasta, bo to jest interesujące zjawisko socjologiczne. Męski spacerek od rana. Już nie z Grzesiem przyjęliśmy po soczku pomidorowym celem poprawy formy. Idziemy zwiedzać molo. Widoczek na jeziorko. Gdzieś tam na samym końcu jest nasza chatka. Nie widać, bo zasłonięta. Woda nawet czysta, chociaż jakieś chychy przy brzegu. Panoramka z mola. Cudownego miejsca Skorzęcin. W oddali. Centrum. Rozrywkowo. Żywieniowe. Polecali nam kebaby na śniadanie, ale dzisiaj się nie skusiliśmy. No i wyprowadziliśmy młodzież na spacer, żeby zasnęła. A tu strajk. Nic z tego, co? Nic z tego. W ten oto sposób znaleźliśmy się w Gnieźnie. Idziemy do katedry jakąś przedziwną drogą zwaną Doliną. Faktycznie jest tu jakaś dolina. No i katedrę widać tam. No i na gnieźnieńskim rynku. Pomachaj, tacie! No, jakiś super piękny był. To nie stwierdzam, no, ale jest.
i słynna katedra gnieźnieńska w całej krasie. Zdaje się, że od tyłu. No i pobliże katedry. Bardzo przyjemny ogródek w restauracji. Gdzieś moje dziewczyny. Tak to sobie Gniezno wygląda. Katedrę pójdziemy zwiedzać oczywiście. Mama lekcję historii prowadzi. Mamo, opowiedz, bo ty byłaś z historii dobra. Dziecku, historię miejsca. Daniu, co jest jeden z królik, który rządził i katedra od tyłu. Spodziewałem się tu wejścia, szczerze mówiąc. Kościół jakoś wejścia nie ma, gdyż jest do oglądania z zewnątrz tylko. Nie wiem, o co chodzi. Tam jest pewnie pałac, biskupi. Zupełnie nieźle to wygląda. Jesteśmy wewnątrz katedry, relikwie świętego Wojciecha. Kościół jest piękny, chociaż bardzo jest nieciemny. Chwila na obiadek. Towarzystwo całe. No i co w końcu? Ja wezmę wodę ze Franek, pomachaj do mnie. Pomachasz do mnie? Bo nakręcam film. Nie ma szansy. To Weronika pomacha. Super. A to druga stołu, strona stołu. Najmłodszy uczestnik wycieczki. Cześć Karol. Cześć, pomachasz do cioci? Właśnie piję piwo. Pomachaj do cioci. To puść oczko cioci w takim razie. O, jak śmiesznie. A chcę zobaczyć moje puszczane oczka? Pokaż. Pokaż, puść oczko do mamy. Super. To dotarliśmy do biskupina. Młodzież szczęśliwa. My też. Jazda była długa i nudna, na razie nic nie widać. O, jest słynna karczma, której antyreklama jest na stronie muzeum. Już na terenie. Dziewczyna jak zwykle na zakupach. Marta jeszcze kupuje. A tu całe mnóstwo różnych ludowych wyrobów. Przynajmniej Volvo tak miałem. Jakieś mury widać. Proszę przechodzić. No i biskupin w całej krasie. Całkiem jest to ładne. Cała moja wycieczka już poszła. Tu gdzieś płynie statek. Wdzięcznej nazwie Diabeł Wenecki. Super dachy. Czegoś takiego. No tu mała symulacja, jak to wyglądało. Trochę musiało być zakopsane. Od drugiej strony. Jakieś metody na chodzenie po błocie. Fajnie to wszystko jest zorganizowane. Jest duża atrakcja dla dzieci. Różne tematyczne pokoje, koniki i w ogóle full atrakcji. W filmie będzie prawdziwy koński zad. Dalej oryginalne deski, które wykopali tutaj. Te pojedyncze ciemne, co wystają. I również oryginalne dziecko. Pokaż się oryginalne dziecko i pomachaj. Dobrze. Kończymy już wycieczkę po biskupinie. Żaby kukają. Jeszcze raz panorama całości. Naprawdę fajne miejsce. Warto było przyjechać.
dążyć! I po walce. No i tu coś, co się nazywa Wioska Piastowska. W każdym domku inna atrakcja. No to zakończyliśmy biskupin. Czy co? Zjadł pokrzywę? Oparzyło cię? No trudno. Nie, no chodź, idziemy podwiedzać jeszcze. Dobra. Idziemy do jakiejś zagrody bliższej. No i ciąg dalszy naszej wycieczki. Tym razem jesteśmy w Wenecji. Pooglądać parowozy. Jakaś firma Ternion? Ternion. No, wagonik wewnątrz całkiem elegancki. No to spoko. Mundur kolejarza. Gdzieś lokomotyw. No i pociągi w całej krasie. Dużo tych lokomotywek. Tam jeszcze jakiś piknik. Też się ludzie bawią. Kieruszne lokomotywki. Dzieciaki! Pomachajcie do kamery. Hej. Odjazd. Nie opieraj się o to, Weronika. Kolejne ciekawe urządzenia. Muszę przyznać, że wybór lokomotyw jest tu większy niż się spodziewałem. Super. To ładny przykład, czym się różni kolej standardowa od wąskotorowej. Trafiliśmy jeszcze na jakiś piknik. Organizowany chyba przez Telewizję Polską w Bydgoszczy. Tego to moje dziecko zostało Meridą Waleczną. Strzelaj z tego łuku, hej! Nie w tą stronę. Sobie z tym radzi nawet, muszę przyznać. Łucznik malutki. No, pokaż. Wow. Taki strzał. Łucznik mały. No to nasz ostatni dzień. Oczywiście pogoda jest najlepsza, jak musimy wyjeżdżać. Tak, to zawsze jest najlepiej. Ale ja się bawię w film Waleczna Merida. A ja ci nakręcam ten film, ty Waleczna Merido, wiesz o tym? Pokaż się. Co ty robisz z tą strzałą? Tata ma pomóc, co? Turniej rycerski w wydaniu mojego dziecka. Weronika! Stawiła sobie zadanie, że porwie strzały. Och. Brawo, woju. Teraz ty będziesz biegnął po te trzy strzały. Ja postawię. Nasze małe pożegnanie ze Skorzęcinem. Gdzieś w tych barakach mieszkaliśmy. Pokoje lepsze niż to wygląda z zewnątrz. Ale takie sobie miejsce.
Karol, pomachaj. Patrz, Karolu, jak chodzisz. Tato, teraz ty idziesz. Poczekaj. Tatusiu, ja teraz będę nagrywać.